Ktoś mnie dzisiaj postanowił odwiedzić, postanowił zajrzeć do mojego ogródka. Jakiś naprawdę niespotykany, szczególnie w Trójmieście obiekt. Panie Gołębiu. Halo. Halo. Mam bułkę. Halo. Bułka. Brand Fitness. U mnie nawet możecie się nauczyć oswajać gołębia. Wszystko jest. Wszystko. Kanał poświęcony wszystkiemu od dzisiaj. Nie tylko fitness, ale i oswajanie gołębia. Panie Gołębiu, to jest chleb. Próbuję, no. Próbuję. Poszedł se. Idziemy za nim. Poleciał? Nie! Nie. No i chuj. Everybody knew.
tak czy siak, był taki duży, że wyglądał jakby nie potrzebował tej bułki. A tutaj jest moja bestia, domowa bestia. Halo, cześć. Pilnowałeś domku? Tak? No, to ładnie. Idź, idź na dwór teraz. Dobra, muszę po pierwsze muszę odłożyć tą bułkę. Nie z pierwszej świeżości, na pewno. Muszę odłożyć bułkę, której pan gołąb nie chciał. Muszę wziąć kartę, bo nie mam gotówki i muszę iść po jajka. Muszę sobie zrobić zakupy na śniadanie. A najlepsze jest to, że nie wiem, czy mam pieniądze na tej karcie, więc... Ale spróbuję. Warto spróbować, prawda? Dobra, wróciłem już ze sklepu, udało mi się zrobić zakupy. Moja karta na szczęście miała jeszcze parę groszy. I nie wiem, czy znacie takie powiedzenie. Po angielsku oczywiście brzmi ono lepiej. Jedz dużo, jeśli chcesz być duży, tak? No po angielsku brzmi 100 razy lepiej. No to... Jak myślicie? Jak myślicie, czy stosuje się do tej zasady? To jest cała micha Cheeriosów, całe opakowanie. No to mleko oczywiście też wypiję. Dwie bułki, no 6 jajek całych, a tam jest soczek z kreatyną i glutaminą. Także, nie wiem, wydaje mi się, że stosuje się do tej zasady. Aha, i w Cheeriosach miałem naprawdę niezwykle dużo szczęścia, bo w fabryce im się nie odczepiły takie zajebiste karty z Batmanem i dostałem dwie paczki zamiast jednej, także no, myślę, że dzień już można zaliczyć do udanych, także idę jeść teraz.